Witam Państwa bardzo serdecznie. Mógłbym powiedzieć dzień dobry, a mógłbym powiedzieć dobry wieczór, więc powiem dzień dobry wieczór. Akurat u mnie jest wieczór. Nazwijmy to, że późny. Palisz? Jakbym miał, też bym palił pewnie. Właśnie pytanie, jak ktoś częstuje mnie papierosem i pyta się, czy palę. To ja zawsze mówię, jak dają, to palę, jak nie dają, to nie palę. Zasadniczo nie palę. To jest kultowy tekst u mnie wśród moich znajomych ze studiów. Właśnie wypowiedział go jeden z moich kolegów, który właśnie częstowany papierosem na pytanie, czy palisz, odpowiedział, zasadniczo nie palę. Wziął papierosa, odpalił i palił jednak. Pamiętajcie, papierosy są złe, nie wolno palić, tak mawiają. Ale dobra, przechowalnia, ekwipunek, wszystko sobie wziąłem, co mogłem, co było sensowne do wzięcia. Dobra, proszę Państwa, zdaje się, że tutaj też można wziąć jakieś misje do takie... Ktoś jest w szkole, nasi zwiadowcy widzieli wchodzących tam ludzi. W szkole. Czyli co, to jest taka podpowiedź, tak? Przepraszam. Spike? Nie rozumiem. Spike. Aha, on ma... Aha, to jest kwatermistrz. Rozumiem, mogę od niego wziąć kij baseballowy, ale jest tak żenujące, że go nie chcę. Dobra, idę teraz do wieży, bo w wieży mogę dostać fajne zadanie. Ała, 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 nie bij mnie, dopiero wyszłem na dwór. I tu niczego nie będzie. A pięć. Aha, to ten. Przepraszam, dlaczego gaz rurką? Mam maczetę, która jest beznadziejna. Przepraszam. Ekwipunek. Wymień to z tym. Co my tu jeszcze możemy? To weźmiemy zamiast karabinu. Siekierka złotej rączki. Tasak z czubkiem zamienimy na gaz, rurkę. I myślę, że... Dobra, niech już będzie ten łuk kompromitujący. Zamienię go sprętem zbrojeniowym, który ma zadaje dużo obrażeń, ale jest bardzo męczący. Gdzie mnie się tu? Złaś! Na razie. Dobra, tutaj trzeba jakiegoś... To jest jakiś pan. Ale zdaje się, że to jest pan handlarz. Po prostu. Cześć. Czego szukasz? Czegoś, czego mógłbym użyć jako opaskę uciskową. Opaskę uciskową. Opanuje to miejsce. Będziemy potrzebować ich w cholerę. Bo oni są specami od tego. Znaczy, od amputacji. Raisa wielce to bawi. Jesteś ciekaw, skąd wiem? Ten pojebaniec trzymał mnie w klatce przez 3 tygodnie. To kiepsko. Czasem to wyglądało tak, jakby Raiz eksperymentował. Badał, co się najlepiej sprawdza. Maszeta, siekiera, strzelba. Ach, kurde. Kiedyś urżnął jakiemuś facetowi nogę w kolanie i kazał Tahirowi mierzyć czas do wykrwawienia na śmierć. To rozsądna strategia. Jak zabijesz wroga, to cóż, masz jednego wroga mniej. Jak zrobisz wrogowi krzywdę, no to eliminujesz z walki jednego rannego plus co najmniej 2 innych ludzi, którzy muszą się nim zająć. 3-1. Promocja. Więc chyba sadyzm ma pewną wartość. W
odpowiednich okolicznościach. Rany, na imprezach musisz być dużą towarzystwa. Już? Wiesz co, powiem ci, że ja Raisowi też dokonałem amputacji w ostatnim odcinku, zdaje się. I chyba mu się to nie spodobało. Dobra, zaraz, bo ja miałem, gdzie ja w ogóle idę. Chciałem iść do wieży, tak naprawdę. Tylko nie wiem... Odsuń się. O, papierosy właśnie. Chcę pójść do wieży, bo tam jest pewne zadanie do wzięcia, które bardzo chcę wziąć. Jak tu ładnie, tylko trochę ciemno. Sweterek, koszulka. Jak na rozmowę o pracę, to koszulka. No i już. Bardzo mi się spodobała taka króciutka, maluteńka rozmowa pod ostatnim filmem Steve'a. Co by było, jakby właśnie złodziejowi, który czai się za plecami strażnika, zachciało się kichnąć tudzież pierdnąć. No i właśnie Witchhaven był łaskaw zauważyć, że jak pierdnąć i zginąć, to trochę głupi sposób na śmierć. No, natomiast ja się zacząłem zastanawiać, a co jeżeli by puścić cichacza? Jakie by były konsekwencje cichacza w takiej sytuacji? Strażnik coś wyczuje, ale w pierwszym momencie stwierdza fakt, że ktoś pierdnął, bo czuć bąka. Natomiast nie jest pewien, skąd to dochodzi. Ty się... Wiecie co, ja tu trochę walczę, bo chcę się do tej do ambulansu dostać, ale chyba to nie ma sensu. Dobra, olać ambulans. Znajdź ludzi, którzy pomogą ci się dostać. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora zero? No. Cóż, tak, rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem komunikację radiową. Co to za ścin? Zaraz, 6 FPS-ów mi się zrobiło. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Dobra, to mi się nie podoba. Wybaczcie, ale na razie zrobię tak. Tutaj zrobię pauzę. Coś mi się tu uruchomiło w tle prawdopodobnie. Coś, co mi rujnuje życie w tym momencie. Tylko nie mam pojęcia, co to może być. Wyłączę kilka rzeczy. Na przykład to. Ale to raczej mi nie rujnuje życia. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale ubiłem Skype'a. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Dobra, jest źle. No dobra, chyba jesteśmy z powrotem na wizji. Miałem dziwne jakieś zachowania mojego laptopa. Tak, wiem, zdaje się, że to słyszałem. Nazywa się Troy. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem komunikację radiową. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Uważaj na siebie. Ja tu zbieram kwiatki. Teraz. Tak, chciałbym dojść do wieży albo coś w tym stylu. No, a mój laptop się dziwnie zachowywał, bo wyglądało na to, że straciłem zasilanie z mojego zasilacza.
I okazało się, że wystarczyło wyjąć wtyczkę i wsadzić z powrotem, żeby zasilanie z powrotem się pojawiło. Nie wiem dlaczego to się tak wydarzyło, ale w międzyczasie zresetowałem komputer po prostu i teraz powinno być dosyć fajnie. W ogóle ostatnio zauważyłem, tak jak wcześniej miałem problemy z przegrzewaniem się, więc po 10 minutach nagrywania musiałem przerwać. Tak w tym momencie, nawet po 10 minutach, nawet po 40 minutach, ała, proszę ty, wąga moniu. Nawet po 40 minutach nagrywania nie tracę płynności. Nie mam pojęcia, z czym to jest związane. Złaź stąd. Powiem wam historię, kiedyś miałem, no to było z 15 lat temu, jak nie więcej. Miałem historię, pływałem sobie z kolegami nad zalewem. Pływałem sobie z kolegami rowerkiem wodnym, żeśmy się zrzucili na rowerek wodny. Jeszcze w tamtych czasach był bajecznie tani. Ups. Dobra, wykonam wytrych. Był bajecznie tani taki rowerek, wynajęliśmy go na pewnie za 2 godziny, już nie pamiętam. I sobie pływaliśmy po zalewie, było bardzo fajnie. Wytrychy, rób wytrychy, rób. Co, nie możesz zrobić wytrychów? No nie możesz, bo nie masz wystarczającej ilości zasobów. Cienia się, trzeba zasoby zbierać. No nic, w każdym razie pływaliśmy sobie z kolegami na rowerkiem wodnym po zalewie. Było wyśmienicie. Złaś. Aż w pewnym momencie przy sterach tego rowerku zasiadł jeden z moich kolegów. No i tak jakoś sterował, że za nami płynęło dwóch kolesi kajakiem. No i on niechcący zajechał im drogę. Ze wszystkich u mnie najmniej gówniany to. Watch out for oil. Watch out for oil. To ciekawe. Dobra, w każdym razie kolega zajechał im drogę, chociaż no wiadomo, no kolesie płyną sobie tym kajakiem. Teoretycznie to wszystko w prędkościach raczej minimalnych. Więc nie byłoby problemu, żeby nas ominęli. No ale wiadomo, kurczę, chyba szukali zaczepki. Panowie raczyli byli nas uderzyć tym kajakiem. Tak jak mówię, moim zdaniem to raczej chętnie niż przypadkowo. Zresztą sami wiecie, taki rowerek wodny no wielkiej zwrotności nie ma. Więc to nie jest tak, żeśmy wykonali niesamowity zwrot. Po prostu nas koledzy zaczepili. Nas było 4 na tym rowerku. My jeszcze gnoje byliśmy, więc żeśmy się mieścili na takim rowerku. Normalnie w tej chwili to 3 maksimum by weszło. No i co dalej? Proszę Państwa. Zaczęli nas okładać wiosłami z tego kajaku, no, twierdząc, że żeśmy zajechali drogę, że w ogóle wielkie przestępstwo, policję trzeba wzywać i w ogóle. No ale wiadomo, no policję nie wezwą, więc co, no trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Więc zaczęli nas okładać tymi wiosłami, a że ja byłem najstarszy na tym rowerku, jakoś tak się wydarzyło. No to ja, a poza tym, że ja mam dość sztywny kark, nie lubię się jakoś giąć za specjalnie, więc trochę im tam odpowiedziałem. Może nie to, że byłem bardzo chamski, ale po prostu powiedziałem im, gdzie sobie mogą wsadzić te wiosła. No i koledzy stwierdzili, że zostali urażeni bardzo dotkliwie, więc płynęli za nami, tym swoim kajakiem. My na tym rowerku wodnym. Przypominam, ich było 2, nas było 4. Tyle, że ja byłem najstarszy wśród moich kolegów. Ja miałem wtedy z 15-14 lat jakoś, tak? No a tam był kolega jeden starszy ode mnie o rok, jak się później dowiedziałem, i jego starszy brat, który już miał z 19 lat, więc no, zdecydowanie przewyższał nas wiekiem. I historia była następująca.
że koledzy przyczaili się, poczekali, aż dopłyniemy za wysepkę. A wysepka na tym, na owym zbiorniku wodnym stanowiła taką naturalną zaporę dla zasięgu wzrokowego ratownika, więc tam nikt tego nie widział w zasadzie. Gdzie? Idź stąd. Wzrost poziomu siły, dzięki. No i kwestia zakończyła się w ten sposób, że jeden, właśnie ten młodszy, ten starszy właśnie został na kajaku, ten młodszy dokonał abordażu, wszedł na nasz rowerek wodny. Moi koledzy, jako że młodsi ode mnie, sparaliżowani strachem chyba będąc, niczego nie zrobili. Kolega kazał mi zejść. Kolega kazał mi zejść do wody. Stwierdziłem, że ałoj, pocałuj mnie w dupę. Nie zejdę do wody. Więc koniec końców zakończyło się w ten sposób, że dostałem raz z bani i trzy razy w mordę. Tyle pamiętam. Bo później dopadł mnie berserk. Wpadłem w jakąś taką furię wściekłą, że nie do końca pamiętam, co się wydarzyło. Wiem, że odwróciłem się i odwinąłem mu trzy razy. Mniej więcej dwa razy na korpus, raz na ryło. I zakończyło się w ten sposób, że kolega zszedł z naszego rowerka i odpłynęli w siną dal tym swoim kajakiem. No, ja byłem dalej w ciężkim szoku, że dostałem trzy razy w mordę. No, ale koniec końców ja zostałem... Kurczę, o właśnie, z tym chciałem pogadać. Koniec końców zostałem jako jedyny na polu bitwy, więc można uznać, że zwyciężyłem. Ja dostałem raz z bani, trzy razy w mordę, on dostał dwa razy na klatę, mniej więcej po żebrach, raz na mordę, więc według punktów on wygrał. Natomiast z mojej strony był nokaut techniczny, bo kolega zszedł i odpłynął. Więc okay, tak. Człowiek, który nie wiem, dlaczego ja to mówiłem. Światło. Weź to. Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzony dzień. Opowiadaj. Czymś pomóc? Tak. Ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko powiem. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Okay. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła na te 10-kilowatowe lampy UV. Potęga. Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Aha. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach Mostu Niesławy. Na moście? Moment, masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak. Największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało. To była katastrofa. A potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak. Ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Tak. Nie działają. O, i jedyny sposób, żeby stwierdzić, które działają, to zbierać je, kiedy świecą. Kolejny nocny bieg. Droga tam nie będzie zbyt trudna. Ale po zabraniu żarówek... Będziesz na ciemnym moście i z mnóstwem problemów. Tak. Ej, wiesz co? Może Brecken ma tu trochę racji. Zapomnij o tym, co mówiłem. Chociaż kurde, szkoda. To nie lepiej, panocku miły, za dnia pójść i wziąć wszystkie żarówki, zamiast się chrzanić z poszukiwaniem tych prawidłowych działających. Dobra, proszę Państwa, to jest jedna z fajniejszych misji pobocznych, jakie miałem do tej pory. Nie chcę mi się tu gadać z tymi ludźmi. Słucham. Ale muszę pilnie z panem porozmawiać. Proszę bardzo, proszę mówić. Co konkretnie? Panie Klein, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yassif Dahl? Nie. Volkan Dahl? Oczywiście. Nie. Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. Klein, wiesz więcej niż ja. I pan Dahl ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników... Specjalista do spraw obsługi klienta. Podpisywanie umów itd. To bracia bliźniacy. Tolga i Fatim pracowali nad pewnym specjalnym projektem.
Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to w połączeniu z obecnym stanem rzeczy sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dahl życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. No, jak widzicie, niektórzy w tych okolicznościach przyrody radzą sobie dość dobrze. Dobra, a tymczasem znajdź ludzi, którzy bla bla bla. Jak tu się zmieniało to? Królowa Wiedźm, kto zakręcił kurek, to też później się tym zajmiemy. Szperacze, pójdź na most niesławy, tak. To będziemy teraz robić sobie. Bo to jest fajna misja. Ten most jest doprawdy niezły. A ja dalej nie mogę wykonać wytrychów. Milczeć. Patrzę, jednym ciosem. No to było fortunne. Kurczę, ostrza, aby przydałyby się części metalowe zamiast ostrzy, zdaje się. Dobra. Ała, złamałeś nóżkę? Kurczę, no. Znaczy ja czasem... Nie, to nie działa w ten sposób. Ludzie Brekena. Mają jakąś torbę, nic ciekawego tak naprawdę. No, rączki. No, ty też. No idź, człowieku, idź. Naprawdę, szkoda mi amunicji. No, bo żyjmy w zgodzie. Zgoda buduje. I pamiętaj, nie ma zgody na brak zgody, więc proszę wyjść. No i co? Przez ciebie zmarnowałem dwie kulki, no. Wszystko, żeby dostać kawę, no kurde. Dobrze, i tutaj mamy strefę bezpieczną, która jeszcze nie jest bezpieczna. Leżeć. Aj, kurde, jakżeś ty to zrobił? Matole 1. Jeszcze raz. Czyżby już była noc? Masz niewykorzystane punkty umiejętności. Słusznie. Słusznie prawisz. Umiejętności. Powiem szczerze, nie ma tu teraz niczego, co by mogło mnie zainteresować. Broni oburęcznych nie używam. Wymaga broni oburęcznej. Co to jest? Dobra, weźmy to. Ani to, ani to. Hmm.
No nie wiem, to wygląda ciekawie, ale szczerze mówiąc wezmę to dobrze. By ktoś pytał, to nie znam się. Czy to jest tylko taka pogoda straszliwa, obrzydliwa, czy... Baterie, kurczę. Chciałbym części metalowe, żeby wytrychy sobie zrobić do diaska. Do 100 tysięcy diasków. Oj, przepraszam. Naprawdę nie chciałem. Co za czajnik. Cholera. Train, tu Jafar. Co? Tego dynamitu, co przyniosłeś. Mamy pomysł, jak go podrasować. Wpadnij, jak będziesz mógł. Dobra. Dobra, sprawdźmy, czy po drodze... Tu jest ten... Dobra, po drodze jest... Strefa bezpieczna, do której się teraz udamy. Gdzie ona jest? To jest ta antena i bardzo dobrze. Lubię anteny. Kojarzą mi się z przekaźnikiem radiowo-telewizyjnym na Luboniu Wielkim. No i proszę bardzo, już jesteśmy na miejscu. Tylko jest jeden problem. A problem polega na tym, czy to już jest noc, czy to tylko taka brzydka pogoda, bo tego nie wiem. Poprzednio szedłem tam, może nie tyle całkiem w nocy, co raczej tak pod wieczór. I teraz jest noc? Tak, teraz jest noc i to był mój błąd. Bo mogłem tam w godzinę może się doczłapać. Kurczę. No dobra. Trzeba wejść wyżej, a nie pamiętam jak, chyba tędy. Co za ból. Jeszcze raz. No nie wykonywałem tego jeszcze w ten sposób, sprawdzimy, może się uda. No zazdroszę ci stary twojej kondycji, bo przy mojej kondycji to no nie wyglądałoby to tak dobrze. Co tu wiele mówić. Dobra, podejmę się tej próby. Ale tylko raz, jeżeli zginę, to w następnym odcinku podejmę się tej próby jeszcze raz. Dobra, no szukam... Czego ja szukam? Zaraz. Szukam mianowicie... Powinna być lina. Czy ja już ją minąłem?
Tą liną powinienem móc zjechać. Chyba ją już minąłem, kurde. No nic, będzie to odcinek pod tytułem Zwiedzam wieżę po nocy. Odcinek pod tytułem Zwiedzam wieżę po nocy. Szukam liny, która mnie zawiezie o tam. Ale coś mi się zdaje, że już ją minąłem. Jak ktoś ma lęk wysokości, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, i tu jest coś, czego nie zauważyłem, będąc tu za pierwszym razem, czyli chorągiewka. O, teraz jestem jak jeden z tych jackassów, kurczę, ukraińskich, którzy włażą na takie typu rzeczy i robią sobie selfie i się bardzo cieszą. Patrzcie, z tej strony w ogóle nie widać żadnych zombie. No nic prostszego, tylko tam pójść i się cieszyć życiem. Gdzie ta lina cholerna? Gdzie ta cholerna lina? Ja teraz musiałbym zejść jakoś tutaj sensownie. Nie. Zszedłeś. Pięknie, gratulacje. W ogóle nie o to chodziło, wiesz? Dobra, bez sensu. Miałem kończyć, jak zginę, ale miałem na myśli, tylko tego nie wyraziłem. Miałem na myśli, jak zginę z ręki zombielca. A skoro nie zginąłem z ręki zombielca... Kurde, gdzieś tu powinna być ta lina cholerna. I to podejrzewam, że ona jest gdzieś wyżej niż niżej. Nie będę czekał do rana, bo to nonsens. Trzeba to zrobić w nocy. Gdzie ta cholerna lina? Jeszcze mi się coś zaczęło przycinać jakby. Ej no. Stary, nie o to chodziło. Dobra, jak teraz nie znajdę tutaj tej liny. To wygląda jak lina, ale to nie... Nie! Już się bałem. To nie jest to. To nie to, proszę Państwa. To nie to. Co, masz nóżkę? Tak, mi przykro. No dobra, mam pomysł. Mam prosty pomysł. Idę spać. Zrobimy to rano i obczajmy, o co chodzi. Jakoś, kurczę, nie mogę tej liny znaleźć. Dzień dobry, przeżywasz noc. Tak się cieszę. Spałeś z zapaloną latarką, straciłeś baterię. Ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego tutaj nie ma tej liny. Przecież była. Tu jest jakaś lina, ale ona jest zupełnie... Zupełnie nie o to chodzi w tej linie. Dobra, olać linę.
pierdut na śmieci. Nie maliny, to pójdę z buta. Ojej, ojej, ale ból. Zaraz, coś mi się przycina, niedobrze. Bardzo źle. Ała. Użyj kamuflaż. Kamuflaż tutaj będzie bardzo ważny. Dlaczego? Bo na tym moście jest od cholery ludzi. Ocaleniec zginął. Bardzo mi przykro, panie ocaleńcze. Dobra, muszę teraz zdobyć kolejny krem. Co to się tak przycina? Do cholery jasnej. Już jestem widzialny. Ale za dużo ich tu. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Proszę, Gierko, się nie przycinaj. A ja tutaj po samochodach będę sobie skakał, jak czerwony kapturek, wesoło, do psasa. No przestań mi tu ziajać. Poczekaj tutaj. Już wkrótce dotrzesz do celu i będziesz mógł sobie odpocząć. Chyba. Dobra. Nie mam pojęcia, co to było. Zupełnie nie mam pojęcia, co to się dzieje, dlaczego to się przycina. I mam nadzieję, że to nie będzie miało zdecydowanego wpływu na rozgrywkę, ale jestem już... prawie na miejscu. Mam tylko taką nadzieję, że jeżeli dobrze pamiętam, że będzie można tutaj znaleźć jakiś śpiworek. Złaś. Dobrze. Cholerny szmaciarz zepchnął mnie. Dobra, zginąłem z ręki zombielca. W następnym odcinku będę tutaj się kwapił. Tymczasem dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.